Witajcie, kochani, wspaniałe, magiczne miejsce w Gorzowie Wielkopolskim. Wspaniałe miejsce mocy. Wzgórze Słońca, tak się nazywa to miejsce, niedaleko hotelu u Marii. I pokusiłem się, nie jestem pierwszy, ale pokusiłem się o sprawdzenie tego miejsca, o moje własne badania. Jeśli jest to rzeczywiście miejsce mocy, a jest, teraz po dokonaniu takich już trochę bardziej szczegółowych badań mogę to powiedzieć, wspaniałe, super, piękne, genialne miejsce mocy, które przyciąga tutaj ludzi różnego w cudzysłowie sortu, ludzi, którzy przychodzą tutaj po prostu posiedzieć, pobyć, bo jest to nasłonecznione, piękne miejsce, ale po prostu też, żeby czasami może odpłynąć tutaj z jakimiś dodatkami, które przynoszą w butelkach czy w puszkach. No troszeczkę czasami może być to też taki przykry widok, że jednak w takim miejscu jest to miejsce też do takich praktyk. Można powiedzieć na marginesie, że są tu pewnie dla tych ludzi w pewnym sensie, tak trochę ironicznie mówiąc, pewnego rodzaju oszczędności, bo w takim miejscu przebywając, i to jest taka trochę przestroga zarazem dla wszystkich, którzy czasami używają w związku z pobytem, czy to w kamiennym kręgu, czy w jakimś miejscu mocy, alkoholu, że tego się czynić nie powinno. Oczywiście poza zanieczyszczaniem, zniekształcaniem miejsca i różnymi innymi rzeczami, no to oczywiście wpływa spożywanie takich środków dużo mocniej na nasze ciała subtelne. Prawdopodobnie potrzebują czasami tutaj ludzie mniejszej ilości, powiedzmy, tych dawek, by dojść do takiego swojego zwykłego stanu, który osiągają gdzie indziej w mieście. Oni tego nie wiedzą, ale po prostu na zwykłego prawdopodobnie śmiertelnika tak zwana jakaś, powiedzmy, ta no, setka wódki działa tutaj mocniej, inaczej rozchodzi się w nasze ciała, że szybciej po prostu ci ludzie. To jest trochę smutne i ironiczne, ale taka jest prawda trochę o życiu duchowym i o naszych ciałach subtelnych. Ja pokazuję tutaj teraz, stoję w kierunku południa. Niestety troszeczkę może szkoda, że ten cały teren został tak kostką wyłożony, no jest sucho przynajmniej, ale na pewno gdyby tu, bo to jest takie trochę zagłębienie zrobione, ławeczki dookoła, gdyby tu była czysta ziemia, to miejsce emitowałoby jeszcze mocniej. Tutaj zaznaczyłem, stojąc teraz twarzą do południa, zaznaczyłem linię siatki globalnej. Ona ma około 5 metrów szerokości. Ja wskazuję teraz tutaj na te dwa miejsca różdżkami, tutaj po mojej prawej stronie i po tej stronie. Ja stoję tutaj w najmocniejszym miejscu, jakie przebiega w tej linii południe-północ. Ona jest mocniejsza, do 6 metrów szerokości. To jest niebywałe, tak silne pasmo. Trzeba by było to zbadać dokładnie, czy czasami właśnie nie jest to ta linia przebiegająca w kierunku Arkony, tak jak niektórzy kiedyś to twierdzili, w kierunku tego słynnego sławiańskiego miejsca kultu. Czyli linia południe-północ, bardzo szeroka, emituje całe to miejsce kolor biały. Na linii, na tej, gdzie stoję, to jest tak linia 40 stopnia. Linia, zaraz którą pokażę, wschód-zachód, jest troszeczkę niewiele słabsza, ale niewiele słabsza, też bardzo silna. Biel tutaj emitowana to jest około 8 na 10. I na linii mamy wibracje na tym paśmie około 60, ponad 60 tysięcy jednostek Bovisa. To jest bardzo pięknie. Dookoła nawet wędrując, bo zaraz przejdę do samego punktu centralnego, który wskaże, gdzie on się
znajduję, który dosyć z dużą precyzją wyznaczyłem, tutaj takimi patyczkami zaznaczyłem, gdzie on się znajduje. Jak przejdziemy teraz, tutaj proszę moją operatorkę kamery, to jest przez środek idziemy tego pasma, południe, północ. Ja teraz stałbym tutaj, zaznaczyłem tymi patyczkami, środek najmocniejszych linii krzyżujących się z pasmem zachód po tej mojej stronie i wschód. Oczywiście mamy tutaj wibrację prawoskrętną i w tym samym środku wibracje przekraczają 80 tysięcy jednostek Bovisa i troszeczkę nie zbiegają się z tą przez ogrodników, przez pracowników aranżacji ogrodowych nie do końca zbiega się to z tym centralnym miejscem wyznaczonym. No to oczywiście to było tak robione, no nie przypuszczam, że nie było to radiestezyjnie badane, gdzie ten środek miał być wyznaczony. On jest około niecały metr na południowy wschód lekko. Byłby tutaj ten środek, jeśli byśmy chcieli układać zgodnie. Byłyby to wibracje prawdopodobnie jeszcze silniejsze. Siatka wschód, zachód ma około 4 metrów szerokości. To jest siatka około 35 rzędu w 50-stopniowej skali siatek globalnych linii ziemskiej energetycznej, geomancyjnej. Bardzo, bardzo wspaniałe, silne miejsce. To się czuje tutaj na całym, jak się idzie po obwodzie, tutaj gdzie mamy to wyłożone kostką, czy trochę za, to jest 50-60 tysięcy jednostek Bovisa. Gdy przechodzimy przez pasma, to te wibracje są wyższe, około 10-15 tysięcy i oczywiście na krzyżówce one się tutaj tej siatki potęgują. Ta cała krzyżówka to będzie może około 10-15 metrów kwadratowych, bo tutaj przebiega brzeg, od wschodu patrząc tej siatki, ona jest nawet tutaj jakby się rozszerzała i całą tą groblą idąc dalej w kierunku przez ten park mamy po prostu tę siatkę, ona jest tutaj trochę nawet szersza niż od strony południowej i oczywiście jakbym stanął teraz tutaj, gdzie przebiega ta siatka, to jest od strony południowej i do takiego narożnika to mamy tak około, nawet będzie więcej, bo to będzie 4 około na 6 metrów, czyli ponad 20 metrów kwadratowych miejsce, gdzie przecinają się te dwie siatki. Wspaniale radzi sobie tutaj to drzewo, to jest, wydaje mi się, jest to dąb. Nie jestem pewien, bo oczywiście są bardzo wysoko. Tak czy inaczej, Gorzów Wielkopolski ma tutaj niesamowicie piękne miejsce. Rzadko takie miejsca można spotkać u nas w Polsce. Coś niesamowitego, to miejsce przyjść, tutaj pobyć, usiąść, pomedytować, doładować się. Kolor radiestezyjny biały zawiera w sobie wszystkie kolory radiestezyjne. Takie miejsce działa na pewno prozdrowotnie, a jeszcze jak ktoś sobie siądzie w tych podwyższonych wibracjach tutaj przy tym drzewie środkowym. My nagrywamy tak troszeczkę, tutaj moja operatorka nagrywa tak trochę z jednej strony, bo nie chcemy pokazywać pewnych scen tutaj, które mają miejsce w pobliżu na ławkach, po prostu troszeczkę ten właśnie wspomniany na początku smutny widok tej naszej polskiej rzeczywistości, ale przy tym drzewie tutaj, w tym kierunku tego powiedzmy tutaj ułożonego centrum z tej kostki brukowej, także sobie tutaj posiedzieć, czy poczytać książkę, czy po prostu pobyć na jakimś leżaku pół godziny, godzinę, miejsce działające bardzo intensywnie, prozdrowotnie. To się czuje na własnym po prostu ciele, bez robienia jakichkolwiek pomiarów, że i ludzie nie wiedząc przychodzą tu po prostu, żeby sobie pobyć. Serdecznie
pozdrawiam ze wzgórza, z Mońca, z Gorzowa Wielkopolskiego, z potężnego miejsca.